Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Stasiek. A ja jestem Ada. A dzisiaj wracamy z kolejnym przeglądem popkultury w naszym wydaniu. Znowu powiem, nazbierało nam się trochę zaległości. Część z nich ponadrabialiśmy, większość z nich ponadrabiała Ada. Ja tutaj już się na początku usprawiedliwię i przeproszę, że czasami będzie tylko Ada gadać, bo jeszcze nie miałem okazji wszystkiego ponadrabiać, ale trochę się działo ostatnio filmowo i nie tylko filmowo, więc ponadrabiamy sobie te kwietniowo-majowe właśnie zaległości. Ale zanim przejdziemy do tematu, to oczywiście przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcasts i linki znajdziecie w opisie. No, i jeśli chcecie być na bieżąco, nie tylko z podcastem, ale też ogólnie z tym, co się u nas dzieje w takich kwestiach popkulturowych, to zachęcamy do obserwowania naszych social mediów, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka pod nazwą Popkulturystyka. Zwłaszcza Instagrama, tam się chyba dzieje na, najwięcej. E, nie mówię o Facebooku, na którym się nie dzieje prawie nic. E, nie, no, ale posty zachęcamy. z Instagrama się automatycznie dodają na Facebooka, więc. To prawda, to prawda. E, ale zachęcamy, bo czasem na przykład są przerwy od podcastowania i. Jeśli słuchacie tylko podcastu, a nie obserwujecie nas na social mediach, to być może na przykład nie wiecie, że byliśmy na Star Wars Celebration i przygotowaliśmy relacje z tego eventu, wideorelację, którą możecie obejrzeć na naszym YouTubie, więc zachęcamy, żeby tam też zajrzeć. Mhm. Tak, sporo tam też znajduje jakichś pojedynczych opinii na różne tematy, które możemy potem pomijać w podcaście. Tak, i tam ogólnie możecie znaleźć różne. Możecie po prostu oglądać różne aktualizacje z tego, co aktualnie y, oglądamy lub gramy. Więc polecamy. Ale dobra, nie przedłużamy dalej, bo mamy dzisiaj bardzo dużo tematów. Takiego obszernego przeglądu kultury to dawno nie było, żeby nie powiedzieć, że w ogóle mamy bardzo dużo tytułów. I zaczniemy dosyć niefortunnie, bo zaczniemy od pewnego filmu, który premierę swoją w Polsce miał 31 marca. I jest to. Puchatek, krew i miód. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Czyli film, na który, no muszę przyznać, że bardzo czekałam. Byłam niesamowicie podekscytowana każdą kolejną wiadomością o tym filmie, każdą kolejną zapowiedzią. I ten film okazał się totalnym głównym. Co oczywiście było do przewidzenia, bo jakby taką trochę miałam nadzieję, że to będzie zły film, ale niestety tutaj muszę ostrzec, że jest to film z kategorii po prostu zły, a nie tak zły, że aż dobry. No i prawdę mówiąc, jeśli ominął was ten film w kinach, bo niestety raczej go już w kinach nie uświadczycie. To Niestety. mogę was pocieszyć, że, że nic was, niewiele was ominęło. Myślę, że to jest taki film, który, jak włączycie sobie na jakimś tam spotkaniu ze znajomymi w towarzystwie alkoholu lub innych fajnych substancji i sobie gdzieś tam puścicie go w tle i będziecie zerkać od czasu do czasu, to, to może być całkiem przyjemny seans, ale tak, żeby w skupieniu siedzieć i go oglądać, nawet pomimo tego, że trwa on dosłownie jakieś, nie wiem, godzinę i pięć minut, czy coś takiego. E, myślę, że to nie jest film, który jest warty seansu w kinie. Jest brzydki, jest ciemny, mało jest momentów takich z gatunku tak głupie, że aż śmieszne, w sensie Raczej nie było zbyt wielu takich momentów, żebym po prostu się śmiała z tego, co, co się działo na ekranie, chociaż mam wrażenie, że wszyscy, którzy byli na sali kinowej, chcieli się bardzo śmiać z tego filmu, łącznie ze mną, ale, ale on zbyt wielu takich okazji nie dawał. To jest po prostu kiepski film. Te, te wszystkie sceny zabijania są bardzo nudne i, znaczy, jest, jest parę fajnych momentów, jakby momenty, w których ten puchatek gdzieś tam, nie wiem, nasyła swoje armie pszczół, żeby kogoś zaatakowały, albo jak on, nie wiem, tam ładuje sobie ten e, miód do, do mordy, albo jak ci ludzie mówią, że to jest pół niedźwiedzia, pół człowieka, tam jakby widać ewidentnie, że, że to jest człowiek z taką <śmany> maską. beznadziejną maską. <śmany> no to, to, to są takie momenty, które były trochę zabawne, ale no jakby koncept... E, Kubusia i prosiaczka, którzy są jakimiś potworami, y, które mordują ludzi w tym stumilowym lesie, bo, bo Krzysiu zostawił ich tam i, i oni się zamienili w potwory. To jest super koncept i ja szkoda, że nie został lepiej wykorzystany. Mhm. No niestety, tak jak mówię, jest to film y, bardzo słaby. No ja nie widziałem tego filmu głównie dlatego, że właśnie takie były opinie i naprawdę wcześniej na niego czekałem, bo sam koncept brzmi absurdalnie i zabawnie i po prostu fajnie. Ale no ostatecznie postanowiłem, że faktycznie poczekam chyba aż to będzie na jakimś streamingu i będę mógł sobie usiąść na kanapie ze znajomymi i wtedy może jakąś większą wartość z tego wynieść, bo po tych opiniach, które słyszałem, to nie czułem się ani trochę zachęcony. Odlew jest też ciekawy przypadek filmu, że no, jest to skutek tego, że Kuź płatek wszedł do domeny publicznej i tak. być może będziemy więcej do, 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 dostawać takich filmów, kiedy coraz więcej tych popkulturowych postaci będzie właśnie przechodzić do m, tego. M, do, Publicznej domeny. No, kiedyś może obejrzę, pewnie się nie wypowiem, ale, ale no, szkoda, że nie wyszło. E, tak, no ja też mam nadzieję, że kolejne tego typu projekty będą bardziej udane. No ale dobra, przejdźmy może teraz do y, już nieco lepszego filmu, bo przechodzimy do takiej produkcji, która miała swoją polską premierę 5 kwietnia i jest to film. R w reżyserii Bena Afflecka, czyli film opowiadający o historii tego, jak firma Nike podpisała kontrakt z Michaelem Jordanem i tym samym powstały najbardziej znane buty na świecie, czyli oczywiście Jordany. W rolach głównych Matt Damon, Jason Bateman, Ben Affleck czy Viola Davis, także super obsada. No i co tu dużo mówić? R to jest bardzo dobry film w sensie. Mam wrażenie, że to jest taki film, który nikogo nie zachwyci, ale nikogo też nie zawiedzie, bo po prostu jest to film, który jest dobry na bardzo wielu szczeblach. Oczywiście, aktorsko jest bardzo dobry. Jest też świetnie napisany. Być może scenariusz jest najlepszym elementem tego filmu. Ben Affleck jest w ogóle bardzo dobrym reżyserem. W zasadzie teraz, jak tak przeglądałam jego filmy, to wychodzi na to, że widziałam znaczną większość z nich i w zasadzie każdy z nich wspominam bardzo dobrze. I, I tutaj ten jego styl reżyserski bardzo widać, chociaż jest to taki bardzo prosty styl. W sensie, ten film nie jest jakimś takim filmem, który się bardzo wyróżnia, który jest jakiś przełomowy, tylko jest bardzo klasyczny w każdym, w, w każdym y, szczeblu. Y, podobały mi się też bardzo zdjęcia. I ogólnie to, co mi się podobało, to to, że jest to trochę film z takiego gatunku. Biali mężczyźni w, bia w białych koszulach robią duże pieniądze based on true events. I to jest, to jest rodzaj filmów, który... Jest taki gatunek, no. Jest taki gatunek filmów, które no, praktycznie co roku wychodzi co najmniej jeden taki duży film mhm. tego typu. I większość z nich jest robiona z takim rozmachem, w sensie, że tak jakby cały czas te filmy próbują bardzo pokazać to, jak duże pieniądze, jak duże tutaj cyfry są brane pod uwagę i jak, jakby, jaki to jest rozmach. A mam wrażenie, że ten film jest zrobiony... Ta historia jest przedstawiona w taki bardzo minimalistyczny i bardzo ludzki sposób. W sensie większe jest skupienie na tych ludziach, którzy się do tego przyczynili, na tym, jacy oni byli, na tym, żeby scenariusz jakoś dobrze odzwierciedlał ich charaktery i te decyzje, które oni tam podejmują, niż na tym, żeby pokazać jakiś taki wielki rozmach tego, tego wydarzenia, że wręcz tak naprawdę równie dobrze mógłby to być film. Opowiadający o, nie wiem, jakiejś małej lokalnej firmie produkującej buty, która podpisuje umowę z jakimś lokalnym sportowcem. Tylko oczywiście mamy cały czas świadomość tego, że to jest Michael Jordan. Hmm. Także generalnie bardzo polecam. To, to jest taki film, który właśnie, tak jak mówię, nie zachwycił mnie jakoś, ale, ale bardzo mi się podobał. No ja tutaj niestety to jest jedna z tych produkcji znowu, której nie widziałem. Z tego co wiem, to ona niedługo już debituje na streamingu, więc będzie też okazja, żeby każdy sobie nadrobił. Okej, okay, możemy lecieć dalej, dalej. Teraz już ja mogę się wypowiedzieć. Kolejny film, który tutaj weźmiemy na tapetę, to jest Egzorcysta Papieża, który miał premierę 12 kwietnia tego roku. Film w reżyserii Juliusa Averiego, Dość głośna produkcja. <śmiech> niespodziewanie <śmiech> być może. Zwłaszcza w pewnych kręgach. Z Raselem krołem w roli głównej. Jest to film, który opowiada, jak sam tytuł wskazuje, o głównym egzorcyście Watykanu i o tym, jak on sobie radzi z problemami natury ponadnaturalnej. Papieska, by the way. To... O! <laughs> e, tak, 21.37 akurat. To jest znak, to jest znak. To jest znak. I... <laughs> Może teraz nie powinienem złych rzeczy mówić w tym filmie, bo to mnie trochę przeraziło nawet. <laughs> no, chyba, <uważaj laughs> że lepiej. <laughs> On patrzy. E, jest to film, na który e, byłem bardzo nachypowany ogólnie, bo tak jak wspomnieliśmy, w niektórych kręgach stał się to bardzo... E, popularny film, stał się wręcz fenomenem, mógłbym powiedzieć, na niedużą może skalę, ale trochę tak. I nasłuchałem się o tym, jaki ten film jest niesamowity i jak on pokazuje tutaj tego y, egzorcysty papieża w, w taki super, bohaterski sposób jakiś i ten cały Watykan i tak dalej. I jaki ten film jest w ogóle niespodziewanie dobry i, i jakie... Y, jak bardzo będziesz chciał więcej i tak dalej. I faktycznie to, jak przedstawia ten film Głównego Bohatera, i to, jak przedstawia film Instytucje Kościoła. To w ogóle jest śmieszne mówić takie słowa. To jest najlepszy jego element, bo ten Russell Crowe z tym włoskim akcentem. Cudowny. Rzucający jakimiś tam żarcikami, one-linerami, będący właśnie takim sarkastycznym typem takiego typowego, nie wiem, protagonisty Marvel czy coś takiego. Z tym swoim śmiechem takim. Tak. I wyruszający na te wszystkie misje z tego centrum dowodzenia, jaki tutaj jest pokazany, ten Watykan, to jest naprawdę coś, co wywołuje uśmiech i co jest naprawdę ciekawym podejściem i naprawdę świeżym podejściem. Ale tak poza tym, jakby wyjąć te elementy z tego filmu, to on wpada w wiele takich tropów i klisz, mam wrażenie, horrorowych, takich, jak się pokazuje, te wszystkie opętania i tak dalej. Mm -hmm. mm, I tutaj spodziewałem się trochę na właśnie mm, na płaszczyźnie tej głównej osi fabularnej, tego. Mm, tej, tej całej historii, która sprawia, że on w ogóle jest wezwany do odprawiania tych egzorcyzmów, spodziewałem się czegoś trochę bardziej oryginalnego, czegoś co, czegoś ciekawszego, bo, bo tak przez większość filmu to nie oferuje to nic, nic niezwykłego. Jest to raczej właśnie, tak mm. jak mówię, trochę sztampowe, trochę kliszowe. Pod koniec... E, robi się tutaj trochę ciekawiej e, i w trochę bardziej szalone, właśnie trochę bardziej nietypowe, nieszablonowe mm, klimaty być może to uderza, ale cały drugi akt, cały ten środek filmu mm, trochę pozostawił mnie w takim, w takim niedosycie nie być może właśnie. Spodziewałem się czegoś, czegoś jednak więcej, ale jest to dobra rozrywka, na którą warto, warto się wybrać do kina, jeśli jeszcze leci, chyba jeszcze leci. Mhm, mm tak, leci, to jeszcze kilka razy dziennie, Myślę, ten film się chyba dobrze sprzedaje i słusznie, to już... Końcówka jest naprawdę super, końcówka naprawdę, tak. rozumiem w sumie skąd były te pozytywne reakcje, jak się wychodziło z kina, mm -hmm. to to z zostawia ten film na samym końcu, to jest tak niesamowity kawałek y, filmu, ta ostatnia dosłownie scena, tak. która zapowiada 199 sequeli, mm, tak. że no, to, to nastawia pozytywnie, to podwyższyła o, moją ocenę, y, ta ostatnia scena no to tak, cała, znaczy ostatnia scena, całe zakończenie i cały w sumie trzeci akt, to jest moim zdaniem taki pik trochę tego filmu i w zasadzie zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś, bo faktycznie to, czym się ten film wyróżnia i co jest w nim najfajniejsze, to właśnie to, w jaki sposób jest przedstawiony Watykan, instytucja kościoła i no i ta postać tego ojca Gabriela, granego przez Russella Crowe, jest po prostu przecudownie przerysowana, ale faktycznie jakby sam ten główny wątek tego, tego opętania, tak jakby trochę mam takie uczucie, jakby coś reż że Sera jeszcze trochę hamowało, że tak trochę czuł potrzebę przyziemności, powiedzmy, tej historii, żeby to jednak miało jakieś takie tropy klasycznego horroru. Yy, a teraz tak coś czuję, bo już, już chyba potwierdzili sequel. Dobrze pamiętam, potwierdzili tak, tak, już, że potwierdzili będzie. Sequer, yy, pierwszy z 1428 yy, albo 2137. Yy, no, to wydaje mi się, że już w że drugiej części będzie, będzie bardziej grubo i myślę, że te wszystkie y, ograniczenia, które mogły się pojawić tutaj przy tej pierwszej części, y, znikną i dostaniemy taki, taki pełne szaleństwo po prostu. Y, wszystko to, co było najlepsze w tym filmie, tylko jeszcze mocniej, bardziej więcej. Ale no, tak jak, tak jak mówiłeś, właśnie, no, zwłaszcza, zwłaszcza gdzieś tam w drugim akcie ten film tak trochę zwalnia i trochę też miałam takie poczucie, że. Okej, okay, teraz tutaj już trochę mamy taki typowy horror, opętaniu, nic specjalnego. Ale potem właśnie ten film znowu wraca na te tory szaleństwa, więc mm -hmm. ogólnie mówiąc... Jonesa potem wchodzi <laughs> tak, no. no ogólnie mówiąc, ten film nie jest aż tak dobry, jak można by było myśleć, jeśli widziało się w internecie te wszystkie zachwyty, że to jest po prostu objawienie kinowe i, i najlepsze kino rozrywkowe, i wszystko, aczkolwiek mimo wszystko super się bawiłam na tym filmie i polecam ten mm -hmm. film absolutnie każdemu, tylko no, weźcie pod uwagę to, że y, najba najbardziej się on rozkręca właśnie gdzieś tam po połowie, gdzieś tam zwłaszcza w tym trzecim akcie i, y, no, i wtedy jest fajnie. Tak, i jest potencjał na franczyzę i tylko chciałbym właśnie, żeby komuś puściły hamulce naprawdę w tych kolejnych filmów. Bo liczyłem, ja że liczyłem, że będę miał taką minę albo będę tak, tak reagował, jak na przykład na filmie Wcielenie Jamesa Wana. Mm, bo, no, no, bo, bo potencjał na takie rzeczy a, a ostatecznie właśnie ten wątek nazwijmy to horrorowy wypadł najsłabiej mm. to ja myślę, że do wcielenia czyli do malignant bardziej podobny jest inny film, który się pojawi na tym recapie, boże na tym recapie na tym przeglądzie ale to okay. później i mam jeszcze jeden zarzut co do egzorcysty papieża i to jest, że za mało żółty no, totalnie za mało żył ty. To tutaj akurat jedna gwiazdka w dół za to. No właśnie, mm, to, to rozczarowało, to najbardziej rozczarowało. Mhm. Dobrze, lecimy dalej. Kolejny film. Premierę miał 14 kwietnia i jest to produkcja pod tytułem Dungeons and Dragons Złodziejski Honor. Film powstały w oparciu o system RPG... Dungeons and Dragons stworzony przez Wizards of the Coast, wyreżyserowany przez e, Jona Francisa Daleya i Jonathana Goldsteina. I film opowiada o tym, o czym można się spodziewać, że opowiada film D&D. Mamy grupę bohaterów, barda, barbarzyńcę, druida i tak e, którzy mhm. wyruszają w przygodę, żeby zdobyć jakiś tam cenny artefakt i pokonać zło. Tak. to jest najprostsza historia filmu fantazy, jaką można sobie wyobrazić, mm -hmm. i to działa tak bardzo dobrze. To prawda. <laughs> tak to bardzo prawda. potrzebowaliśmy takiego filmu, moim zdaniem, w kinie. Takiego właśnie bezpretensjonalnego fantazy, mm -hmm. który jest czystą zabawą, które tak. ma które ma dobrze zgrane postaci, które mają dużo chemii między sobą. Przy okazji jest naprawdę fajnie wyreżyserowane. Mm -hmm. y wygląda ładnie. Y Dużo jest tam praktycznych efektów specjalnych też to jest warto super wspomnieć. w ogóle. To e, jest super, I one wyglądają CGI... kapitalnie i idealnie pasują do tego stylu, tego filmu. To prawda. I ogólnie, no nie jest to jakiś, nie wiadomo, jaki wybitny film, który będzie mhm. zdobywał Oscary i mm, z, z, zawładnie sezonem nagrodowym i wszystkimi no, krytykami. E, ale to jest właśnie czysta rozrywka fantazy i nie da się niedobrze bawić na tym filmie. Wrażenie, że wszyscy, którzy byli na tym filmie, wychodzą albo zaskoczeni, jak dobry był ten film, albo właśnie dostali to, dokładnie to, czego się spodziewali po filmie Dungeons and *Dragons*. I ja mm -hmm. byłem zachwycony prawie, że jak wyszedłem z tego filmu, bo po mm -hmm. prostu tak dobrze się bawiłem. Jeszcze ten film sprawia, że tak bardzo chcesz zagrać sobie jakąś sesyjkę ze znajomymi. Oj, tak. Potrzebuję tego. Szkoda tylko, że zarobił tak mało, bo no. doniesienia box-office'owe są bardzo martwiące dla tego filmu. Chyba nie wyjdzie nawet na zero. Nie. I chyba nie wyjdzie. Zresztą on już debiutuje na streamingu. Bardzo miał krótkie to okienko kinowe. I to szkoda, bo ja bym potrzebował tysiąca sequeli, czy to o tych postaciach, czy o jakichś w ogóle innych drużynach RPGowych? Mhm. W takim właśnie stylu. Właśnie, właśnie tego dokładnie potrzebowałem i bawiłem się wyśmienicie. Że przede wszystkim w tym filmie widać zrozumienie świata i zrozumienie gatunku, i też jest to taki, to był taki świeży seans, przez to, jak bardzo mało mamy takiego klasycznego fantazy w kinie. To było jakby już odświeżenie samo w sobie, plus świat. Dungeons and Dragons, który no, o ile graczom y, rpg jest bardzo dobrze znany, tak dla kinomanów nieszczególnie i z mhm. tego, co wiem, akurat ja nie oglądałam, ale z tego, co wiem, poprzednie próby ekranizowania tego y, świata nie kończyły się zbyt dobrze, a tutaj mamy po prostu taką super, bezpretensjonalną, dobrą zabawę, taką... Powiedziałabym, że w pewnym sensie ten film dostarcza te wszystkie rzeczy, które lubiliśmy w filmach Marvela i za którymi mhm. być może tęskniliśmy, to bo mamy tutaj no? taką y, grupę Charakterystycznych i charyzmatycznych bohaterów, którzy są nie jakoś nie wiadomo jak dobrze napisani, nie jakieś głębokie i oryginalne to historie mają, ale są tak, no są dosyć sztampowi, ale są bardzo łatwi do polubienia, bardzo łatwo jest z nimi sympatyzować. No i oczywiście mamy tutaj też dużo humoru, który może momentami mniej lub bardziej podchodzić, ale były takie momenty w tym filmie, że po prostu wybuchłam śmiechem, zwłaszcza ta jedna scena z trupami, to po prostu myślałam, że mhm. yy, <laughs> to było dla mnie w po ogóle prostu szczyt jest komedii. Dużo humorystycznych scen bazuje na tym, że to jest jakaś absurdalna gracz, rzecz, którą zrobiliby gracze w trakcie kampanii. Tak, to prawda. I jak to na początku to jak kiedykolwiek... oni uciekają z tego sądu na przykład? Tak, byłem no. tak, takie okej, okay, takie rzeczy właśnie się robi podczas e, grania w DD. I to, to, to właśnie, właśnie działa świetnie. Czuję, że osoby, które pisały ten film i które za niego odpowiadały, spędziły trochę czasu um, albo jako gracze, albo jako mistrzowie. Tak, no dokładnie. Ale to samo, to samo sobie pomyślałam, że momentami po prostu masz, masz takie sceny w tym filmie, w którym myślisz sobie, no okej, okay, komuś komuś ewidentnie nie wszedł rzut jakiś i po prostu stała się jakaś no. niegłupsza rzecz, albo właśnie na odwrót, jakaś taka przypadkowa rzecz okazuje się działać i. Yy, no to bardzo czuć rp w tym filmie yy, i po prostu to jest taka dobra zabawa. W sensie dla mnie ten seans to był chyba. Na tym etapie, na którym oglądałam ten film, to był chyba najlepszy taki po prostu film rozrywkowy, w sensie jakby pod względem samej zabawy, jaką miałam mm -hmm. z Sansu, jaki widziałam w tym roku. Bo po prostu no tak jak mówiliśmy, bezpretensjonalna zabawa, fajni bohaterowie, dużo fajnego tempo humoru, dobre. ale też przy tym właśnie dobre tempo, ale też przy tym na przykład sceny akcji były dla mnie bardzo angażujące, co często jakby co u mnie rzadko się zdarza. Takie, które były scena... naprawdę pomysłowe, przez, te, przez to, jak umiejętności tych postaci były wykorzystywane. Tak, właśnie jest ta jedna z, e, scena z tą druidką, jak ona tam ucieka i zmienia postać mm -hmm, e, co chwilę. By było. I, I ta scena była dla mnie po prostu tak angażująca do oglądania, że po prostu nie pamiętam, kiedy scena Acti mnie tak bardzo tak, wciągnęła. To jest taki moment, że prawie się prawda... podnosisz z fotela w kinie, bo... Tak, dokładnie. CGI co prawda ma swoje lepsze i gorsze momenty, niestety, ale tak jak mówiłaś wcześniej, jest też dużo efektów praktycznych, które wyglądają bardzo dobrze i... no i super. I gdzieś się też spotkałam z taką opinią w internecie, bo sama jakby o tym nie pomyślałam, ale później, jak zaczęłam nad tym się zastanawiać, to faktycznie do mnie dotarło, że tak jest, że w tym filmie jest bardzo mało ekspozycji. Po prostu zostajemy wrzuceni mm -hmm. do tego świata i nie nie ma takiego tłumaczenia, co czym jest, o co chodzi, czym jest to miejsce i tylko po prostu idziemy tam i tyle. I jeśli wiesz, co to jest, bo tak. znasz ten świat, to wiesz to, ale jeśli nie, to ta wiedza hmm. nie jest ci do niczego potrzebna, nie potrzebujesz tej ekspozycji i tak, to, jest to jest faktycznie zasadzie... mega świeże na zasadzie takich smaczków, ale nie musisz w ogóle tego znać. Tak jak, nie wiem, z mm -hmm. tym jakieś Wrota Baldura, czy coś takiego, no i jakby okej, okay, mm -hmm. wyłapiesz, ale jakby w ogóle nie musisz wiedzieć, co to jest za miejsce, mm -hmm. żeby żeby się dobrze bawić. I tak właśnie powinno się robić takie filmy, które są osadzone już w jakichś franczyzach, bo zdarzały się też takie filmy, też fantazy, jak na przykład Warcraft jakiś czas temu, które tak. nie wiem, z jakiegoś powodu zakładały, że ty będziesz wiedział, o co chodzi, albo mm -hmm. inne filmy, które zarzucały cię ekspozycją i, i, i tłumaczeniem tego, jak tu wszystko działa, a te ten film spotyka Znajduję się z tobą na, na, na bardzo otwornych warunkach, i, i, i to jest bardzo dobrze przemyślane. To prawda. Także podsumowując, DD, bardzo polecamy ten film. Zwłaszcza, wybierzcie się do kina, niech ten film trochę chociaż zarobi, bo chciałoby się dostać więcej. Yy, jeszcze w kinach leci, także, także możecie spokojnie go złapać. I myślę, że to jest jeden z tych filmów, które po prostu warto zobaczyć w kinie bardziej niż, mhm. yy, niż na streamingu. Ale na pewno też wrócę do tego filmu, jak będzie kiedyś gdzieś tam dostępny. Dobrze. Lecimy dalej, i skoro już wspomnieliśmy o streamingu, to teraz film, który właśnie na streamingu miał premierę na Netflixie. 19 kwietnia pojawił się specjalny film pod tytułem Mighty Morphin Power Rangers Once and Always, czyli no, dosyć specyficzne dzieło kinowe przeznaczone dla fanów tego. Hmm, no, specyficznego yy, uniwersum. Yy, no, i oczywiście, Power Rangers jest, yy, myślę, ważną częścią dzieciństwa wielu osób. Yy, ja osobiście wciąż w życiu moim dorosłym zdarza mi się Power Rangers oglądać w ramach pewnego rytuału. <noise> yy, I ostatnio w ramach takiego rytuału miałam okazję obejrzeć tenże specjał. I nie będę się tutaj jakoś specjalnie rozgadywać. Bo myślę, że nie ma co. Do ról Rangerów wracają tutaj Walter Jones i David Oates, czyli czarny i niebieski Ranger z oryginalnej pierwszej ekipy. Dodatkowo w rolach innych Rangerów pojawiają się aktorzy, którzy mieli okazję też grać Rangerów w innych seriach. No i jest to. To nie jest film na zasadzie, że obejrzysz go sobie, jeśli nigdy w życiu nie widziałeś Power Rangers, żeby, nie wiem, żeby się zapoznać z tym, z tym światem czy coś. To jest film zrobiony dla fanów, jako taka laurka z okazji tam 30-lecia tej serii. I muszę przyznać, że fajnie się to oglądało i udało się zachować ducha tego oryginalnego Mighty Morphin Power Rangers. Jest głupiutko też pojawiły się tutaj jakieś takie próby wprowadzenia, nie wiem, trochę głębszych wątków, ale no pod względem scenariusza ten film raczej nie jest najlepszy. Natomiast no bawiłam się naprawdę nieźle, chociaż trochę mnie oczy bolały, jak zobaczyłam takie mega tanie CGI w scenie walki zordów. A to nie, nie trochę o to chodzi w tym? Tak, ale właśnie no, w oryginalnych, w oryginalnych yy, Power Rangersach tej starej serii, no to, to nie było CGI, tylko to byli ludzie w kartonowych strojach, mhm. ale właśnie tak po się uznaliśmy, że to jest chyba takie uwspółcześnienie tego, no jaki cringe łapał ludzi, którzy oglądali to wtedy w latach 90. To teraz taki sam miało się, oglądając to CGI, więc, więc ostatecznie, ostatecznie tak yy, dochodzę do wniosku, że jest to. Idealna, idealny specjał z okazji 30-lecia Power Rangers. Jeśli jesteście fanami, to must Watch, tym bardziej, że to trwa dosłownie, nie wiem, jakieś 45 minut czy coś takiego. Jeśli nie jesteście fanami, no to raczej was to nie interesuje, ale miałam potrzebę powiedzieć. Cieszę się, że, że się dobrze bawiłaś, Ada. Bawiłam się super. To był, to był niesamowity sens, naprawdę. Kolejny film, o którym. Znowu ja tylko powiem, to Evil Dead Rise, czyli martwe zło przebudzenie, który miał premierę kinową 21 kwietnia. Reżyserem jest Lee Cronin i jest to najnowszy film z serii Evil Dead, z serii Martwe Zło, i jak wszystkie chyba dotychczasowe filmy z tej serii. Polega on na tym, że jacyś ludzie znajdują Necronomicon i zaczynają się dziać dziwne i szalone rzeczy. I tak też właśnie jest w tym filmie. Tym, tym razem padło na pewną rodzinę mieszkającą w Los Angeles, jeśli dobrze pamiętam. I muszę przyznać, że bawiłam się na tym szaleństwie doskonale. I jak dla mnie Evil Dead Rise... To jest taki film, który idealnie łączy elementy, które są fajne we współczesnych horrorach, czyli na przykład postacie, które są jakieś takie bardziej konkretne i mają jakiś charakter, zwłaszcza w porównaniu do naszego takiego starego i Dead. Ale jednocześnie łączący właśnie to, co charakterystyczne dla tej serii, czyli to Kompletne szaleństwo horrorowe, i gdzieś tam e, wszystko będące gdzieś na pograniczu między horrorem a jakimś takim groteskowym humorem. E, I muszę też przyznać, że nie przepadam za starym Evil Dead. E, Zwłaszcza za pierwszą częścią, która jak dla mnie jest strasznie męcząca, i wiem, że dużo osób uważają za klasyk, i, i ważny film w historii horroru i nie wątpię, że tak było, ale po prostu dla mnie ten film obecnie jest bardzo ciężki do oglądania. A w tym nowym Evil Dead moim zdaniem udało się wyciągnąć to, co w tym filmie fajne, to, co w tym świecie Evil Dead. W tej całej dziwaczności, której nawet nie jestem w stanie opisać słowami, ale jeśli zetknęliście się z tą serią w jakiejkolwiek odsłonie, również w tej odsłonie serialowej, czyli Ash vs Evil Dead, to wiecie o co chodzi. No, ja się bawiłam świetnie, chociaż jest to film, który tak naprawdę nie ma fabuły i trzeba się z tym pogodzić, że tak naprawdę ten film polega na tym, że po prostu potwory próbują zabijać ludzi i. No i tyle, ale sposób w jaki jest to zrobiony i ilość tego takiego dziwacznego, groteskowego humoru jest niesamowita. Bardzo mi się też podobały zdjęcia w tym filmie, i niesamowity jest dźwięk. I w ogóle ja byłam na tym filmie w Dolby Atmos. I to był cudowny sens, w sensie wykorzystanie tego dźwięku i potencjału tej sali tutaj było niesamowite. I momentami wydawało mi się, że ktoś się śmieje w rzędzie za mną, a potem docierało do mnie, że to jest dźwięk z filmu, i. Super to było. Nie jest to film dla każdego. Widziałam, że dużo osób, jakby ludzie są podzieleni. Niektórych zachwycił, niektórym w ogóle nie podszedł. Ja jestem z gatunku tych, których zachwycił, bo po prostu się świetnie bawiłam. Jak już zaakceptowałam to, że okej, okay, ten film nie ma fabuły, po prostu muszę się cieszyć tym dziwactwem, które się dzieje na ekranie. I to jest właśnie. Ten film, o którym wcześniej mówiłam, że trochę mi przypominał Malignant, chociaż no nie jest on aż tak dziwny pod względem jakby fabuły, bo Malignant, Malignant ta fabuła jednak też była trochę istotna, tutaj po prostu bardziej dziwność jest bardziej wizualna. No i trzeci akt z tego filmu jest nieprawdopodobnie cudownie, gor i obrzydliwo Fajny. <laughs> I co prawda, tak film trochę zwalnia w drugim akcie, ale to nic, bo, bo dla mnie to po prostu była niesamowita zabawa. Tym bardziej, że ten film trwa tam bodajże jakieś półtorej godziny, więc zupełnie się nie duży i y, polecam. Absolutnie jest to naprawdę y, bardzo fajny, aczkolwiek nietypowy horror. Okej, okay. to teraz ja przejmę pałeczkę i powiem o czymś, czego ty nie widziałaś. I nie będzie to co prawda film, tylko serial. I to serial, który jeszcze nawet się nie skończył, ale uznałem, że nie wiem, czy będzie lepsza okazja, żeby o nim pogadać. A bardzo chcę się wypowiedzieć. Może to być nieaktualne za kilka tygodni. Trochę mam nadzieję. ale Ale opowiem o moich wrażeniach z trzeciego sezonu. Teda Lasso, który właśnie trwa i który jest dostępny na platformie Apple TV plus od 15 marca. Eee, najpierw powiem, że pierwsze dwa sezony Teda Lasso, uwielbiam, są kapitalne, prawie idealne i w ogóle to jest taki serial, który tak bardzo podnosi Cię na duchu i daje takie dobre. Vibes w środku I, i ma tak świetnie napisane postacie i relacje między nimi, że no na trzeci sezon czekałem bardzo, bardzo, bardzo. I jak na razie trzeci sezon trochę rozczarowuje, trochę się gubi w swojej formule i trochę nie wie, o czym do końca chce opowiadać. Dostajemy dużo nowych wątków, które wydają się wręcz wypchnięte trochę na siłę kosztem innych wątków, które działały w poprzednich sezonach i bardzo nie rozumiem tej decyzji. Niektóre postaci właśnie podejmują jakieś takie decyzje, które są niezrozumiałe i zdarza, zdawają, zdają się być tylko jakimś takim narzędziem fabularnym, żeby gdzieś tam ten scenariusz popchnąć w inną stronę, mimo że nie do końca to pasuje. Cały wątek Kili, która była kapitalna w pierwszych dwóch sezonach, teraz... W ogóle mi nie siadł i jest całkiem na uboczu, i jest napisany w jakiś taki zupełnie inny sposób niż, niż cała reszta, i nie dostarcza tego, czym był wcześniej ten serial, moim zdaniem. Co chwilę pojawiają się i znikają jakieś właśnie nowe wątki, czy to nowe postaci. Niektóre są bardzo fajne, niektóre, no właśnie, tak jak wspomniałem, prowadzą ten serial w jakimś dziwnym. Kierunku, nie zrozumiałem dla mnie. Sam Ted dostaje trochę tutaj mniej okazji, żeby błyszczeć tak bardzo jak w pierwszych dwóch sezonach. Wątek Roya Kenta, też jednej z fajniejszych postaci i która zawsze przy. przy... zawsze powodowała uśmiech na twarzy, kiedy się pojawiała. Tutaj, mm -hmm. poza jego relacją z Jamie, która jest bardzo fajnie budowana, to w zasadzie nie istnieje ta postać. I, I no szkoda, szkoda, że na razie to wszystko idzie w takim kierunku. Może to jest jakaś podbudowa, której jeszcze nie do końca zrozumiałem i. Pod koniec y, sezonu, bo zostały chyba 4 odcinki, jest 8, będzie 12. I yy, no w zasadzie już się zbliżamy do tego końca. I może gdzieś to jeszcze jakoś brzmi mocniej. Yy, I gdzieś to jakoś pójdzie w, jakimś, w jakąś ciekawszą stronę. I, i wróci to, co, co doceniłem w pierwszych dwóch sezonach. Ale jak na razie jestem trochę rozczarowany. Poza kilkoma naprawdę dobrymi odcinkami, gdzie było czuć tę właśnie formę, którą. E, którą pokazał serial e, w pierwszych dwóch sezonach, to niestety, niestety jest e, słabiej. To nie jest tak, że to jest jakiś zły serial, to nie jest tak, że jakoś zmuszam się do oglądania kolejnych odcinków, ale no nie jest to tak dobra produkcja jak była kiedyś, niestety. Hmm. A ile odcinków już wyszło? E, trzeciego sezonu 8 na 12. Okej, okay. no to, to, to faktycznie słabo w sensie faktycznie marne są szanse na to, że się poprawi. No ja niestety nie widziałam trzeciego sezonu. Widziałam tylko pierwszy sezon Ted Lasso, który był cudowny i, i planuję jakby nadrobić sobie, jak już się ten trzeci sezon skończy. Ale to, to co mówisz, jest bardzo. Mm, bardzo przykre, bo Ted Lasso to jest cudowny serial, który. Możliwe też, powiedzamy. że ja miałem po prostu jakieś zbyt wysokie oczekiwania. To w ogóle jest też podobno ostatni sezon serialu, więc to jest domknięcie mm -hmm. historii. I tym bardziej boli to, że jak na razie nie czuję tego, że będzie to satysfakcjonujące domknięcie. Mm, no to być ciekawa. może mnie zaskoczą scenarzyści, no bo tutaj dalej Brandon Hunt zarządza tym wszystkim, tak jak w pierwszych dwóch sezonach. I, e, i może. Mm, może jeszcze gdzieś to dopnie jakoś pięknie na koniec, bo, bo nie wątpię w to, że scenarzyści potrafią powiedzieć dobrą historii. Tak jak mówiłem, w tym sezonie jest też dużo naprawdę fajnych wątków, ale dużo czasu poświęca też na jakieś takie dziwne e, krążenie e, w kółko bez celu, mam wrażenie. I no, trochę, trochę szkoda, mm, ale werdykt finalny wydam pewnie gdzieś na naszych social mediach, jak już się skończy za kilka tygodni ten serial. Dobrze. To jestem bardzo ciekawa, bo też muszę to nadrobić, ale nie spodziewałam się, że ten trzeci sezon tak, tak wypadł. Tym bardziej, że jakoś nie, nie czytałam nawet za bardzo opinii na jego temat. Po prostu założyłam, że będzie tak dobry jak poprzednie sezony, ale... No ja też, chyba wszyscy tak e... zakładali, ale właśnie widziałem też w internecie, że, e, że nie tylko ja jestem trochę rozczarowany tym, tym serialem, tym sezonem. No to ciekawe. E... Co nie oznacza, że na przykład... Nie lubię wracać i widzieć Jasona nasekisa w roli Ted Lasso, bo no wiadomo, on, jest, on jest cudowny. Ale no, fabularnie trochę czy tam scenariuszowo gdzieś tam gdzieś tam błądzi. No dobrze, to się. To będziemy wszyscy łącznie ze mną czekać na twój ostateczny werdykt, jak już skończy się sezon. A tymczasem przechodzimy dalej. I kolejny film, o którym opowiem tylko ja. Tak? Mm, tak, niestety tak. Bardzo żałuję, że to nie było Miał premierę polską 21 kwietnia i jest to Bow is Afraid, czyli cudowne polskie tłumaczenie bo się boi. E, najnowszy film Ariego Astera, czyli wspaniałego reżysera, który jest odpowiedzialny za takie dzieła jak Hereditary, czyli Dziedzictwo, e, czy Midsommar, wspaniałe, no, i jego najnowszy film jest czymś na pograniczu teoretycznie między horrorem a komedią. Ja bym trochę bardziej powiedziała, że między dramatem a komedią. Z dużą ilością absurdu i psychodeli. I z zaskakująco dużym naciskiem na tą część komediową, choć jest to dosyć nieoczywisty humor. W roli głównej Walkin' Phoenix. I jest to trzygodzinna. Jazda bez trzymanki film z chyba największym do tej pory budżetem, jeśli chodzi o film Arigua Astera, mm -hmm. który nie zarobił nic. <laughs> no i muszę przyznać, że szłam do kina trochę z obawami. Szłam dosyć późno bo jakiś tam tydzień, chyba, albo nawet więcej po premierze mimo że bardzo czekałam na ten film ale po prostu nie, nie miałam jak pójść na niego wcześniej. I, no I szłam z obawami, bo po prostu widziałam bardzo różne opinie. Widziałam, że niektórzy narzekają, że jest słabo, niektórzy się zachwycają. no i Ja po prostu się bałam, że będę po tej stronie narzekającej. Myślałam, że po prostu ten film będzie tak dziwny, tak niezrozumiały dla mnie, że po prostu ten trzygodzinny sens mnie absolutnie wymęczy i będę miała go dosyć i mi się w ogóle nie spodoba. I jakież było moje zdziwienie i, i, i ulga, kiedy. Zaczęłam ten film oglądać i po prostu od samego początku mnie wciągnął i zainteresował. I w zasadzie, o ile. I w zasadzie do samego końca byłam bardzo zaciekawiona, choć trzeci akt jest moim zdaniem dużo słabszy niż cała reszta filmu. Ale po kolei, o czym jest ten film? No właśnie, trochę ciężko powiedzieć, chociaż wcale nie jest do końca tak, że ta fabuła jest aż tak szalona. Ona jest. Dosyć przyziemna, jeśli chodzi o samą historię, bo nie będę tutaj za bardzo spoilerować, ale główny bohater, Bo dowiaduje się pewnej istotnej w jego życiu rzeczy. No i po prostu musi się wybrać na pewien quest. <grym> Powiem tak trochę tajemniczo, ale lepiej chyba nie wiedzieć, nie znać szczegółów. To, co warto wiedzieć, to to, że Bo jest dosyć charakterystyczną osobą, to znaczy jest bardzo. Lękową osobą, która bierze silne leki, żeby sobie z tymi lękami radzić, yy, i dużo z tych lęków ma związek z jego matką. Yy, I widzimy ten świat, który ciężko trochę stwierdzić, czy po prostu jest tak absurdalny, czy jest tak absurdalny, bo Bóg go takim widzi, ale ten absurd. Ja się w tym absurdzie po prostu zakochałam, bo, bo tak jak mówię, bałam się tego, że ten film będzie tak dziwny, że nie będę w stanie nadążyć za fabułą, a ta fabuła właśnie była taka, że cały czas wiedziałam, gdzie jesteśmy, cały czas wiedziałam, co się dzieje, ale cały czas mnie ten film czymś zaskakiwał. Cały czas działy się tak dziwne rzeczy, tak absurdalne rzeczy, że po prostu nie mogłam uwierzyć i byłam po prostu absol absolutnie zachwycona. Gdyby cały film był tak dobry, przynajmniej moim zdaniem, jak pierwsza godzina, to dla mnie to by był film 10 na 10 instant po prostu, bez zastanowienia się. Niestety później zaczyna trochę zwalniać. Moim zdaniem ostatecznie film jest trochę za długi, a, a trzeci akt, znaczy jakby ogólnie ta cała trzecia godzina, jest już trochę zbyt przyziemna, zbyt mało jest tych dziwnych rzeczy, i niektóre rzeczy są powiedziane trochę zbyt wprost. To znaczy, dostajemy bardzo dużo ekspozycji, bardzo dużo takich wyjaśnień. Co się działo, co się dzieje i o co chodzi, i jak dla mnie to trochę zrujnowało yy, całą tą dziwność, która była wcześniej yy, zbudowana, ale nie na tyle, żeby żebym nie bawiła się dobrze na całym sensie. Jestem naprawdę zachwycona i chętnie bym poszła na ten film jeszcze raz do kina, ale chyba po dwóch godzinach bym po prostu wyszła, bo nie wiem, czy by mi się chciało siedzieć całe trzy godziny. Ale po prostu to, co się tam dzieje na samym początku tego, tego filmu, to jest dla mnie niesamowite. W sensie, byłam naprawdę autentycznie zachwycona. Mam wrażenie, że siedziałam z opadniętą szczęką przez, przez te pierwsze godziny czy tam półtora, bo po prostu tak absurdalne rzeczy się działy. A przy tym, właśnie ten film jest cały czas śmieszny, ale w taki bardzo nieoczywisty sposób. W sensie, ten film sprawia, że czujemy się bardzo niekomfortowo i momentami Sposobem na rozładowanie tego, jak bardzo niekomfortowo się czujemy jest śmiech, ale ten film naprawdę potrafi być bardzo śmieszny i po prostu ludzie u mnie na sali momentami mam wrażenie, że się dusili ze śmiechu po prostu i naprawdę się nie spodziewałam, że tych elementów komediowych tam będzie aż tak dużo, ale faktycznie było i, i totalnie kupiłam tą, tą konwencję i, i naprawdę pani, panie Ari Aster... Jak pan to robi, że te filmy są takie dobre? Każdy coraz lepszy, i, i po prostu aż się boję, co będzie jego kolejnym dziełem. No, ja bardzo czekam na ten film i bardzo mm, podobały mi się zwiastuny, które zapowiadały właśnie coś bardzo dziwnego i w zasadzie nie zdradzały prawie nic. Nie dało się za wiele odczytać z tego. Mm -hmm. Ale no przez czy to wyjazdy, czy to jakieś tam inne, inne zdarzenia. Nie udało mi się jeszcze znaleźć 3 godzin wolnych. Albo 3 godzin wolnych, kiedy nie jestem na tyle zmęczony, że wiem, że mi się nie spodoba ten film, żeby się wybrać do kina, ale nadrobię go najszybciej jak mogę, bo się obawiam, że niedługo zniknie z ekranów. No ja też się tak obawiam, więc możliwe, że jeszcze pójdę na niego jeszcze raz, jeśli nie będzie zbyt dużo rzeczy do nadrobienia w kinie. Ale tak, polecam, polecam. Ale no, mam świadomość tego, że to nie jest film dla wszystkich, ale jeśli lubicie dziwne i nietypowe kino, to, to polecam absolutnie. Bo jak tylko zaczęłam teraz mówić o tym filmie, to mam ochotę zostawić to nagrywanie podcastu i iść w tym momencie do kina. Nawet Śmiało, jak nie grają tego w tym momencie. Ja sobie poradzę dalej sam. No to no. razie. będę tak przedłużał, że zdążysz wrócić. Okej, okay, teraz zmieniamy trochę klimaty, bo ja opowiadam o nowiutkiej Grze. A ta gra to jest Star Wars Jedi Survivor, czy też Jedi Ocalały. Hmm. Czemuś tak rzadko tłumaczy tytuły gier, to jest, to jest jeden z niewielu tytułów, które. To prawda, to prawda. Dziedzictwo <grystwo> Gwartu ostatnio też. A ogólnie? No. Rzadko. Rzadko. E... Nie wiem czemu. Ciekawe, gdzieś pewnie jest zbadany ten fenomen w jakiejś pracy naukowej jestem prawie pewien. Mam nadzieję. E... <laughs> Nieważne. Premierę miał 28 kwietnia. No i nie mogłem się powstrzymać i kupiłem tę grę właśnie w dzień premiery. E... Choć w przypadku tej gry, to może jest wyjątkowo zła decyzja. E... <laughs> Warto podkreślić, że ogrywam ją w wersji na PS5, więc nie zmagam się z aż tak wieloma problemami jak gracze na PC, bo tam e, z tamtego frontu e, dochodzą nas bardzo e, martwiące doniesienia o tym, że gra się albo nie uruchamia, albo kasyńki nie działają, albo nawet na najpotężniejszych kartach graficznych e, spadki płynności do jakichś. Zero klatek na sekundę e, są normalne i ciągłe krasze i tak dalej. Mm, I no nawet tutaj e, Respawn Entertainment musiało e, w, e, wytoczyć specjalne e, jakieś tam przeprosiny oficjalne e, i oczywiście obieca, obie, obietnice, że załatają tę grę, chociaż nie rozumiem, jak w ogóle można wydawać ta, grę w takim stanie na premierę, no ale to nie jest pierwszy i nie jest ostatni raz. Mm, ale wracając do mojego doświadczenia... Jedi Survivor to jest sequel do gry Jedi Fallen Order, która wyszła kilka lat temu i która oczywiście rozgrywa się w uniwersum Star Wars i opowiada historię Kala Kestisa, który jako padawan przetrwał rozkaz 66 i jakoś tam musi sobie poradzić w galaktyce razem z innymi ocalałymi właśnie survivorami tego traumatycznego wydarzenia w odległej galaktyce. Pierwsza część bardzo mi się podobała. Szczególnie fabularnie, ale oprócz tego, miała całkiem fajny system walki, całkiem fajny design mm -hmm. poziomów. Przyjemnie. Chociaż Chociaż łatwo było się w nich zgubić, jeśli się chciało wrócić na statek, ale tak ogólnie to, <gulnie> to były no, trzeba się było nauczyć korzystać z tej mapy. Tak. Mapa też była taka właśnie mm, dziwna. No, w każdym razie była to przy tym gra. Mm, dość krótka, bo ona była dosłownie na kilka godzin do przejścia mm -hmm. e, i nawet w, do, wyplano, do wyplatynowania w, w bardzo niedługim czasie. E, mało było tam pobocznej zawartości. To była taka mm -hmm. właśnie w sumie dość nietypowa, jak na dzisiejsze czasy gra, która jest bardzo taka liniowa, e, ale jednak i... z otwartym światem. No, takim półotwartym, mm -hmm. ale w zasadzie nie było tam za wiele do roboty, bo dało się tam eksplorować jakieś zakątki i tak dalej, ale w zasadzie to, co ci oferowała gra w zamian, to jest jakieś poncho czy części do miecza świetlnego, i no, okej, okay, jak ktoś lubi takie rzeczy, to fajnie, ale nie było mm -hmm. to jakieś wysoce, wielce satysfakcjonujące. Były mm -hmm. tam jakieś elementy RPG-owe z rozwojem postaci, na przykład, tak. ale też nie było to jakoś bardzo rozbudowane. To nie jest tak, że mogłeś sobie robić jakiś nietypowy build, raczej po prostu szedłeś po kolei mm -hmm. w drzewku i, i, i zdobywałeś kolejne nowe umiejętności. No dobra, jak jest w drugiej części, bo jestem teraz okay. ciekawa. Przepraszam e, za ten długi wstęp. E, dążyłem do tego, że druga część w zasadzie wszystkie te rzeczy robi lepiej. Wszystko, robi, wszystko jest większe, bardziej dopracowane, bardziej rozbudowane. Możemy tutaj, tak jak już wspomniałem wszystkim o tym drzewku umiejętności, tutaj jest kilka drzewek, które są o wiele większe i pozwalają o wiele bardziej. Mm, ...kustomizować swój styl gry... ...mamy więcej stylów walki... ...bo wcześniej mieliśmy tylko miecz pojedynczy, podwójny... ...mamy dwa miecze, mamy miecz i blaster... ...mamy miecz taki crossguard saber... ...jak, jak Kylo Ren... Wszystko to możemy rozbudowywać, bo dodatkowo, oprócz tych drzewek umiejętności, możemy też zdobywać specjalne perki, które w jakiś tam pasywny sposób yy, ulepszają nam na przykład, yy, nie wiem, więcej obrażeń zadawanych blasterem, albo po strzale z blastera większe obrażenia zadawane mieczem i tak dalej. Yy, I to pozwala w większy sposób kustomizować swój styl gry. Oprócz tego mapy są teraz wielkie, otwarte i eksplorowanie ich jest naprawdę yy, interesujące i... Yy, satysfakcjonujące, bo jest też więcej nagród za to, że gdzieś tam się zapuścimy w jakiś e, zakątek, w tym takich narracyjnych, że wpadamy na coś, e, na coś ciekawego, co mogłoby nas zupełnie ominąć, e, jeśli byśmy tylko e, szli główną historią. Mamy questy poboczne, których nie było wcześniej, mamy jakiś tam cały wątek z łowcami nagród, na których polujemy mm, i których odhaczamy z listy gdzieś tam w osobnym menu. Mm. Kustomizacja postaci też kosmetyczna przeszła tutaj duże zmiany. To nie jest tylko, że zmieniamy poncho i kolor tego kombinezona Kala, tylko wybieramy mu wąsy, brodę, włosy, kurtkę, koszulę, spodnie i tak dalej. Wszystko, Wszystko jest rozbudowane. Historia jest dłuższa oczywiście i jest też taka... Można powiedzieć większa, w sensie tak jak jedynka miała bardzo osobistą historię, skupioną na kilku postaciach w zasadzie, poza tym wejderem, który tam wchodzi gdzieś na końcu i to trochę przybliża nas do tego e, mm -hmm. większego obrazu. E, tutaj mam wrażenie, że jest to trochę ten, ten, ten narracyjny jakby obraz, ta perspektywa tego jest rozszerzona. Trochę mi to przypomina sytuację tak jak był God of War, ten z 2039 roku i potem God of War Ragnarok. To też właśnie o hmm, tym pomyślałem teraz. To nie jest to aż tak wielka historia, ale przypomina mi to tak, jakby ten, ten, yy, taki rozwój. Yy. No i ogólnie jestem bardzo, bardzo zachwycony. Jestem gdzieś tam już. Yy, za połową historii, na jakichś 70% z tego, co mi gra mówi. Oprócz tego, zrobiłem bardzo dużo eksploracji, bo bardzo mi się podoba zwiedzanie tych otwartych planet, więc niektóre też już mam prawie wymaksowane. No, i siedzę nad tą gromi i nie mogę się nad nią nasiedzieć, bo jest naprawdę kapitalna. Bycie Jedi chyba nigdy nie było albo dawno nie było tak satysfakcjonujące w grze. Walka mieczem, używanie mocy. Mógłem długo się długo zachwycać tą grom. E, szkoda tko, że korzystan techniczne nie dowodzi. No na PS5 nie jest tak źle, ale też zdarzają się spore spadki płynności, czy takie jakieś rozmycie, e, dziwne m, tekstur, doładowanie, doczytywanie m, tekstur na oczach y, gracza, dziwnie długie wczytywania, nawet z tym super szybkim dyskiem SSD y, PS5, m, co nie powinno po prostu mieć miejsca. Y, ale jeśli przymknie się na to oko, to jest to absolutnie świetna zabawa. Myślę, że nie tylko dla fanów Star Wars, bo jest to po prostu bardzo dobra gra. Kurde, no to wszystko brzmi naprawdę super i szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, kiedy siądę sobie do tej gry, bo po prostu. Aż mnie, nie wiem, nosi, jak widzę, że wszyscy w internecie, wszyscy moi znajomi na, na PlayStation grają w, tego, w, w to Star Wars i. I mam takie po prostu, a jak jeszcze właśnie słyszę opinie o tej grze, które są poza tymi problemami technicznymi bardzo pozytywne, to no naprawdę bardzo, bardzo jestem podekscytowana, żeby w końcu w to zagrać. No niestety mam zasadę, żeby nie kupować nowych gier, nie mhm. zaczynać nowych gier, dopóki nie skończę poprzedniej. Chciałbym mieć taką e... zasadę. No, to jest <laughs> bardzo zdrowe, polecam. E... <laughs> Także no, ale jak skończę już ten Hogwarts Legacy, to na pewno do tego siądę. No jedyne co mnie pociesza jeszcze, to to właśnie, że może do czasu, kiedy, kiedy zacznę w tą grę grać, to, to będzie już ona na tyle będzie połatana. Że nie będę mieć takich problemów technicznych, więc nie będę przechodziła przez Cyberpunk'a drugi raz. No, miejmy nadzieję, że naprawią. Chociaż na przykład mój znajomy grał w Fallen Order długo po premierze i mówił, że dalej na kaszyku bardzo duże są spadki spłat, płynności. Mm, tak, więc. Tak no, no, tak no, ale to było 4 st, st, starutkie, więc no, e, zobaczymy. Więc... Miejmy nadzieję, że, że połatają mocno i no w ogóle tutaj taka y, lekka dygresja, ale jednak y, nie mogę o tym nie wspomnieć, że y, kurczę, ten, ten 2023 growo jest tak mocny, w sensie jak przez ostatnie dwa lata praktycznie na narzekałam, że nie mam w co grać, przynajmniej jeśli chodzi o takie nowe gry, które na bieżąco wychodziły, bo to były raczej pojedyncze tytuły, przynajmniej te, które mhm. mnie interesowały, no tam God of War w zeszłym roku dosłownie tylko. Mhm. No nawet y jak się przejrzy tam jakieś nominacje do Gier Roku, to w zasadzie było tak, że musieli tak, zapychać me, to. No... A teraz w tym roku to po prostu mam wrażenie, że nie wystarcza mi czasu, nie wystarcza mi pieniędzy, żeby ogrywać wszystkie gry, które mnie mm. interesują. Bo, bo no, cały czas, no też dopiero niedawno wróciłam do tego Hogwarts Legacy. To jest też spora gra, ale jednak cały czas w tym siedzę. A teraz no czekam, żeby zagrać w Jedi Survivor i jeszcze bardzo mnie kusi nowe Dead Island, które The jest Island, podobno bardzo fajną grą. i w ogóle ona nie miała prawa być dobra, a okazuje się, że jest dobrze. No zresztą tak jak Hogwarts Legacy, nie? I w sumie mam wrażenie, że wszystkie te gry z tego roku wydają się być jakimś takim pozytywnym zaskoczeniem, mm -hmm. że nikt się nie spodziewał, że będą tak dobre. No też Dead no, Space, o którym a, ostatnio to... mówiłam, też był cudowny. Yy, także A ty nawet fajnie, nie grasz no. na Switchu, a nowa Zelda wychodzi w tym miesiącu. No właśnie. No właśnie. No właśnie. E, Także jak tak dalej pójdzie, to kto wie, może pod koniec roku będziemy robili odcinek o naszych ulubionych grach z tego roku, w końcu. Mm -hmm. Może. E, przynajmniej mm -hmm. ja na pewno bym chciała pogadać o no, grach, tak. bo... The Starfield wychodzi na Xboxa. no dużo, e, dużo na pewno będzie pod koniec roku do wspominania growego mm, z, tego, no. z tego roku 2023. Ale nic e. nie obiecujemy. Dobrze, możesz przechodzić dalej, bo trochę, na, trochę okay. już trochę rozmawiamy. Się ro, trochę się rozgadałem o tym surwejworze, przepraszam, ale naprawdę. Ale to jest zrozumiałe. Nie, nie zmieściłbym się w mniejszej ilości słów i mówię, mógłbym jeszcze długo, długo mówić, ale też pewnie gdzieś tam, może jakąś opinię, może nagram wideo, e, jak skończę. Ja nic jeśli nie jeśli jakoś szybko się uwinę też ja z zakończeniem tej gry, to może zrobimy kiedyś podcast o tej grze. Bo może zrobimy podcast o tej grze. Mam wrażenie, że. Byłoby fajnie, by czym... byłoby fajnie, bo naprawdę można dużo o niej, o niej mówić. Jeszcze nie skończyłem. Były, ale, ale myślę, że będzie o czym, o czym porozmawiać. No dobra, kontynuujemy tutaj mój końcik Star Warsowy osobisty i wspomnimy sobie o produkcji z Disney+, Plus, która miała premierę 4 maja, w dzień Star Wars. Dostaliśmy taki prezent i jest to drugi sezon, czy też druga część, volume 2 Star Wars Visions, czyli nie do końca nawet serialu, a bardziej takiej antologii zbioru filmów krótkometrażowych, które tym razem w przeciwieństwie do pierwszego sezonu nie zostały zlecone tylko studium z Japonii, studium anime, tylko studium zajmującym się animacją z całego świata. Mamy Hiszpanię, Irlandię, Chile, Koreę i tak dalej i tak dalej. Także naprawdę tutaj został poszerzony ten Zbiór tych miejsc, w których to te animacje zostały stworzone, i to widać, czuć, i to działa bardzo na korzyść drugiego rozdziału Visions, bo już w pierwszym, w pierwszej odsłonie tej antologii, różnorodność była sporą zaletą, bo widać, że to były bardzo różne podejścia do uniwersum gwiezdnych wojen. Oczywiście one nie były w ogóle. Kanoniczne. jakby nie było wymogu, że one mają się wpisywać w ten większy kanon Gwiezdnych wojen, wszystkie te studia dostały całkowicie wolną rękę, e, całkowitą wolność kreatywną od Lucas filmu, że mogą tam zrobić co chcą, po prostu po swojemu zinterpretować Star Wars i mm, tam wszystko było różnorodne, ale jak wszystko było w tym stylu anime i wszystko mniej więcej kręciło się też wokół tych rejonów mocy i Jada i tak dalej. Tutaj nie, tutaj dostajemy zupełnie każdy short całkowicie inny od poprzedniego. I to pod względem animacji, gdzie czasami dostajemy coś, co wygląda jak ręcznie malowane, trochę jak Arkane czy mm, e, Spider-Verse. E, potem dostajemy jakąś poklatkową animację, taką plastelinową, którą zrobiło mm, studio Artman, znane z e, filmów Wallace i Gromit. E, potem znowu wracamy trochę do stylistyki anime, potem taką bardziej e, animację przypominającą trochę Clone Wars. I... E, e, Mamy jakby te, te, te różne style, oprócz tego właśnie są też całkowicie różna tematyka jest poruszana. Dużo jest oczywiście tych dżedajowo-sitowych tematów, ale dostajemy też historię o pilotach, historię o tancerce, historię o jakichś tam rdzennych ludach, jakiejś planety, którą oczywiście Imperium wyzyskuje na, z, z zasobów naturalnych. Na każdą historię jest jakieś od 11 do 15 minut powiedzmy. A mimo to wielu z, nim, z nich udało się zaangażować mnie emocjonalnie. O wiele bardziej niż zrobił to pierwszy sezon, nawet tutaj o, o wiele lepiej zadziałało na mnie to, jak zbudowane w krótkim czasie były te postaci i te historyjki i te relacje. Oczywiście, no to są bardzo różne opowieści, zrobione przez bardzo różnych ludzi, więc to czasami siada bardziej, czasami mniej, mm, ale no nawet jak historia jest trochę słabsza moim zdaniem, bo zdarzają się takie, które no, nie są aż tak, na tak wysokim poziomie jak inne, no to przynajmniej wizualnie prawie zawsze to wygląda świetnie i jest na co popatrzeć i polecam zapoznać się z tą, z tą antologią każdemu, bo bo tu w nawet nie trzeba znać świata Gwiezdnych Wojen do tego, bo tak jak mówię, to jest bardzo luźno osadzone w tym, a jest to naprawdę przyjemny mm, kawałek Star Wars w zupełnie nowym wydaniu. No ja nie oglądałam jeszcze tego Visions i w sumie raczej nie planowałam, ale jak tak w sumie o tym opowiadasz, to, to brzmi to naprawdę fajnie i, i może gdzieś tam e, sobie to ponadrabiam Chociaż no, nie jest to jakiś mój priorytet, ale jednak e, faktycznie brzmi to dużo ciekawiej niż ten pierwszy sezon, który raczej mnie nie porwał. E, no dobrze, przechodzimy dalej. Ostatni dzisiaj tytuł na naszej liście i jest to najnowsza produkcja Marvel Studios, na którą, o dziwo, Ty będziesz był się... o Marvelku. No, będę dzisiaj mówić o Marvelku, słuchajcie. I, ja już i nie chodzę szoku, na Marvelki co ja będę. i, i ja nie, nie wypowiem się. No, ja właśnie chwilę po tym, jak postanowiłam nie chodzić więcej na filmy Marvela do kina, poszłam na film Marvela do kina i to w dniu premiery, ale nie mogłam sobie odpuścić, bo jednak Strażnicy Galaktyki to jest moja ulubiona seria Marvelowa, moja ulubiona grupa bohaterów i tak naprawdę pierwsi Strażnicy Galaktyki to był ten film, który sprawił, że zaczęłam się tym Marvelem i, i superbohaterszczyzną interesować. No i oczywiście Strażnicy Galaktyki 3 Guardians of the Galaxy Volume 3. Premierę miał on w zeszły piątek, 5 maja. No i jest to oczywiście film w reżyserii Jamesa Ganna, kontynuujący przygody naszych Guardiansów. Nie będę się chyba za bardzo zagłębiać w fabułę, bo sama nie wiedziałam, o czym ten film ma być i wydaje mi się, że tak, jest najfajniej. Yy, natomiast powiem Wam o moich wrażeniach, i te wrażenia są niesamowicie pozytywne. To znaczy, ten film sprawił, że czułam się tak, jak bardzo dawno nie czułam się na filmy Marvela. Tak dobrze nie bawiłam się od czasu naprawdę Endgame albo No chyba, chyba Endgame po prostu, bo to był ostatni film Marvela, na którym tak naprawdę się dobrze bawiłam i czułam się zaangażowana emocjonalnie. I emocjonalnie ten film angażuje bardzo i jest pod tym względem niesamowicie napisany. I, yy, i to ja nie mówię tutaj o jakimś płakaniu takim, yy, wiecie, z, z powodu, nie wiem, jakiejś śmierci, jakiejś postaci czy coś takiego, tylko po prostu ten film jest wzruszający pod każdym względem. W sensie to jak bardzo wholesome potrafi być momentami, a jednocześnie też jest bardzo niepokojący momentami. Mam wrażenie, że Jamesowi, Jamesowi Ganowi bardzo się spodobało robienie R-rated filmów i ten film ma takie momenty, że byłam aż w szoku, że Disney pozwolił na coś takiego. Jednocześnie też praktycznie każdy bohater dostaje jakiś rozwój postaci. Niesamowicie są napisane te relacje między postaciami, które też bardzo mocno wyewoluowały od czasu ostatniej części. I, I mam wrażenie właśnie, że każda postać dostała taki sensowny ark i, i jakoś się rozwinęła. Oczywiście najbardziej istotny jest w sumie tutaj wątek Roketa, który jest w ogóle świetny i, i jest naprawdę wow. Jeśli chodzi o humor... No to James Gunn wiadomo ma taki dosyć specyficzny humor, niektórych może drażnić to, że czasem są takie wiecie poważniejsze sytuacje yy, i nagle jest takie trochę rozładowanie napięcia w formie jakiegoś żarciku i to może być drażniące, ale jednak w odpowiednich momentach ten film potrafi się od takich rzeczy powstrzymać, a jak się te żarty pojawiają to bardzo często są naprawdę udane i niektóre z nich były naprawdę niezłe, niektóre były trochę słabsze, różnie z tym bywa ale jednak powiedziałabym, że, że ten humor jest zachowany w takim klimacie gardiansowym i bardziej tym z pierwszej części niż z tej drugiej. I jeśli oglądaliście, znaczy jeśli słuchaliście naszego rankingu wszystkich filmów Marvela albo ogólnie <coughs> jakichś innych odcinków, w których mówiliśmy o jakichś Marvelkach, to być może wiecie, że pierwsza część Strażników Galaktyki była zawsze moim ulubionym filmem z wszystkich Marveli, ale Strażnicy Galaktyki 3... Są chyba lepszym filmem niż pierwsza część. I, wow. i, nie, i nie chcę powiedzieć, że to się staje y, już teraz moim ulubionym filmem, bo to będzie wymagało dużo riwoczy, żeby mm. coś takiego powiedzieć. Y, ale już teraz, już teraz wiem, że pójdę na ten film jeszcze raz do kina, bo mam wrażenie. Ja, mi się chciało płakać od samego początku do samego końca, po prostu nad tym, jak jest to fajny film jak dużo jest tam fajnych elementów. W ogóle jest ładny przede wszystkim, tego dawno nie było w Marvelu, jest kolorowy, mm -hmm. jest świetnie zbudowany świat, który też po raz kolejny, no tutaj akurat tej ekspozycji trochę jest, bo w Marvelu zawsze tej ekspozycji musi trochę być, ale nie jest aż taka nachalna, jeśli jesteście fanami Guardiansów, tych komiksowych, czy, czy, czy graliście na przykład w tą grę Guardians of the Galaxy, która w ogóle też jest super, ta sprzed bodajże dwóch lat. No, fajny e... odcinek o niej zrobiliśmy. Co? Fajny odcinek o niej zrobiliśmy. No to przez ciebie. Być może. No, to, yy, to, 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 to znajdziecie tutaj dużo, dużo dla siebie i yy, no nie wiem, po prostu naprawdę, naprawdę bardzo mega dobrze się bawiłam. Po prostu przypomniał mi ten film o tym, za co lubiłam Marvela i przede wszystkim za co lubiłam tych Strażników Galaktyki i aż mam ochotę po prostu zrobić. Rewatch wszystkich y, poprzednich Guardianów i zagrać w tą grę i czytać komiksy z Guardiansami i po prostu. Y, no, nie spodziewałam się zupełnie, ale, ale to jest naprawdę świetny film. O i jeszcze. Y, syny akcji są. Bardzo. Są ciekawie wyreżyserowane, to znaczy bardzo mocno widać w nich styl reżyserii, w sensie, że tak jakby James Gunn bardzo konkretny styl sobie obrał. I niektórym mogą się te sceny akcji podobać, niektórym nie. U mnie było tak 50-50, niektóre mi się bardzo podobały, a niektóre były trochę zbyt chaotyczne jak dla mnie, w sensie za dużo cięć było. Ale jest taka jedna scena akcji, która jest tak dobra i jest e, gdzieś tam w trzecim akcie i, i jest cudowna. A jeszcze jeśli chodzi o jakieś minusy, właśnie. Żeby nie było, że jest tak idealnie. Jest postać Adama Warlocka, którego mogłoby nie być w tym filmie. Wilan no. e, jest hmm, no, taki set, w sensie nie jest to jakiś może kolejny wilan, który chce zniszczyć świat i tyle. Jest troszkę ciekawszy niż to, ale generalnie to raczej nie jest jeden z najlepszych, najciekawszych wilanów Marvela, tylko raczej taki średni. E, no i ten trzeci akt w większości jest fajny, ale generalnie mogły być troszeczkę krótsze. I chyba tyle. Poza tym, okay. naprawdę, naprawdę. E, czy czy jest się to zakwycił. powrót MCU do formy? Jak dla mnie to by mogło być po prostu zamknięcie. W sensie, ja mam wrażenie po prostu, że to jest zasługa Jamesa Gana, który nabył. To jest James na Ganszym, tyle... trzymający formę, a nie tak. MCU wracające. Tak. No. E... Znaczy, jestem trochę w szoku, że na przykład. E... Tutaj się to udało, a w przypadku tajki i czwartego tora nie. Yy, mm -hmm. Tak jakby tu, tutaj nie ma takiego w, w, widocznego jak dla mnie udziału Disneya. wręcz mam wrażenie, że oni totalnie dali Jamesowi Wiganowi wolną rękę, ale może się właśnie nauczyli, wyciągnęli jakieś wnioski. To, to jest w z... ramach przeprosin za to, że wcześniej go wywalili z tego Ma <laughs> tak swoją drogą. Yy, ale no. Kurde, mam ochotę obejrzeć ten film jeszcze raz. Damn. No ja jak tylko wrócę, wrócę do Wrocławia, to, to idę do kina od razu, czyli jutro, czyli jak już ten odcinek ma premierę, to już widziałem ten film. I przyznam, że nie czekałem na niego jakoś bardzo, ale po tych wszystkich pozytywnych opiniach i to bardzo pozytywnych opiniach, to nie takie, że no dobre jak na Marvelka, to jest mm -hmm. na zasadzie, że topka MCU, wszyscy mówią i w ogóle, że kapitalny film i wszyscy mówią, że ryczeli w kinie. Mm, no. Także to jest dla mnie spore zaskoczenie, szczególnie, że ani dwójka mi za bardzo nie siadła, ani późniejsze występy Guardians. No wiadomo, że to James Gunn miał tylko jakiś minimalny wpływ na to, co się działo w Avengers z tymi Ale postaciami. Właśnie, właśnie mam wrażenie, że w ogóle jest trochę inne podejście do pisania tych postaci, w sensie one tak bardzo zyskały charakter. To mnie te, cieszy, te wszystkie bo one postaci. tak bardzo stanęły w miejscu po pierwszym filmie. Tak, to I, prawda, i to prawda. Były tak nijakie, a szczególnie ten star -Lord, który się nawet cofnął w rozwoju. Ale star -Lord mm. dostaje bardzo fajny, fajny rozwój i mam wrażenie, że to jest taki sensowny, w sensie jestem w stanie uwierzyć, że ten star -Lord to jest ten, który był w pierwszej części i który przeżył to, co przeżył i teraz jest taki, a w drugiej części na przykład miałam wrażenie jakiegoś takiego braku konsekwencji, że ten star -Lord był nagle taki miał zupełnie inny charakter niż w pierwszej części i nie, nie rozumiałam dlaczego a tutaj i Starlord i Rocket i nawet Kurde Drax po prostu wszyscy naprawdę są mega ciekawie rozwinięci i, i po prostu jestem w szoku i mm. te interakcje między tymi postaciami po prostu naprawdę no super to Cieszy i o dziwo nie mogę się doczekać seansu. Znaczy, no Gana lubię i, i jego filmy, ale tak jak mówię, ta ekipa już trochę mnie zmęczyła na pewnym etapie PMCU. Ale cieszy mnie, że jeśli, jeśli faktycznie to jest taki powrót tego, co było w Jedynce, albo nawet lepiej. A czy powiedz mi tylko, czy, jeszcze, czy to jest faktycznie jakieś tam domknięcie? Guardiansów? Guardiansów. Tak. Ok. Jak dla mnie tak. To znaczy, w takim no, razie jeszcze jakby... bardziej. Jest oficjalnie powiedziane, w sensie jakby marketing tego filmu jest, że to jest ostatni film Guardians'owy i faktycznie... Tak, ale wiadomo jak to z Marvelkiem jest, nie? Iron Man 3 no, kończy, no. kończył się... <grym> Iron Man ale... Wiadomo, ale nie, no. Znaczy powiem tak, niektóre wątki mogą jeszcze wrócić, ale Guardians'ów w takiej formie, jacy byli, raczej już nie będzie. Nie sądzę. No chyba, że bardzo będzie. Disney głodny na pieniądze i, i będzie musiał. Okay. E, to ja się wybiorę, tak jak mówię, e, niedługo i być może dam znać też gdzieś tam na Twitterku. All right now. All right now. No chyba na tyle, jeśli chodzi tak, o dzisiejszy to był, przegląd. To był długi przegląd, ale było co ale przeglądać. Ale bardzo dużo rzeczy w nim zmieściliśmy, więc wcale nie jest tak źle. Czasami mam wrażenie, że o wiele mniej mamy, a i tak wychodzi nam ta godzina skończona. ale to też kwestia tego, że było dużo rzeczy, które tylko jedna osoba z nas widziała mhm. albo grała i nie było dyskusji ze Oż Bo już przy, już przy, takich, przy takim DD. Się troszkę bardziej rozgadaliśmy. Więc, jakby tak o wszystkim byśmy mówili obydwoje, to ten odcinek by trwał za 3 godziny. To prawda. Ehm, ehm, no. Ale tak ja, no... jak będziemy dalej tak dywagować, to też będzie trwał trzy godziny. Jak będziemy się zastanawiać, Ej, ile prawda. coś mogło trwać, o, o czym kto mówił. Mm, to prawda. Także. Ale na przykład teraz. <laughs> także żegnamy się z Wami. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć!